No pierwsze to jak można prostytutkę zgwałcić. No, to jest... W dobie wielkiego kryzysu politycznych zawirowań, dominacji PO, PiS i służb specjalnych knowań, w dobie zagubionej narodowej dumy, konspirantów wszechweszących trop Żyd do komuny, budowanych dróg, autostrad i stadionów, spadającej przestępczości i wiecznej przemocy w domu, w czasach niezależnej prasy oraz słowa, pisze się rapowa powieść zawsze jak zwykle od nowa, zawsze mocny przekaz, zawsze mocne słowa, lecz na te marzenia każdy z nas musi harować, cel wykonać, przecież straty są wliczone w koszta, aferę zatuszują, wcisną nam jak zwykle coś tam gorzka, prawda jest to codzienność i proza, nie jeden wymyknie, choć wydawał ci się kozak, patrzę w koło, nieraz ścina moje serce groza, to już niemoralny kac, ale jak zwykła narkoza. Ile razy widziałeś na twarzy fałsz lidera swojej partii, piękne rysował obrazy, ile razy stosował wyrazy i socjotechniczne sztuczki, niech spierdala bez urazy, ile razy wkręcali nam fazy, że to stało się w Irlandii, może w Polsce się przydarzyć, ile razy zamiast serca głazy opadały nam emocje i nadzieje, wiele razy. Zarabiający policjanci będą dbać o nasze bezpieczeństwo. Ile razy? Czy bezpiecznie w drogach wyrosną nowoczesne stadiony i pływalnie? Czy to ile możliwe? Razy? Skoro udało się w Irlandii, dlaczego ile ma nie udać się razy? W dobie kapitalistycznych świn jesteś słaby, ginia. Jak żal masz, to sam siebie raczej człowiek winia. Ale kmin, taki system właśnie mamy, a więc żyj i omijaj co krok pola zastawianych na nas min. Ja pierdolę Tuska z jego świtą, wadzi mi to, że pajace z PIS jadą na jedno kopyto, z moheru berety zryto, ale już nie tylko PO. Pista sama szajka, która grywa jedną piłką. Wolność słowa cioty to jest tylko moje zdanie, więc darujcie sobie pozwy, takie właśnie to jest granie. Hazard, afery seksualne, wyuzdanie. No a prostytutki przecież nie da rady zgwałcić w bramie. Ale paru może powie, nie może być gorzej, ale może większy być podatek, no i wszystko drożej. A nas będzie partii po brzeg wypełnione loże, a lud patrzy, czeka znaku, żeby pójść na noże. Ile razy widziałeś na twarzy fałsz lidera swojej partii, piękne rysował obrazy, ile razy stosował wyrazy i socjotechniczne sztuczki, niech spierdala bez urazy, ile razy wkręcali nam fazy, że to stało się w Irlandii, może w Polsce się przydarzyć, ile razy zamiast serca głazy opadały nam emocje i nadzieje, wiele razy. Co jest koleś? Teraz malo się tu zjawił. Co jest, może morały będzie prawił. Co jest, szczery rap, po co jest? Powiedz co jest koleś, szczery rap, po co jest? Włączam telewizor, znów te same wiadomości. Za najebanym politykiem odbywał się pościg, a jego mości w niebieskich mundurach szybciutko przekonał, że to o nic awantura. No bo Polak potrafi, a kwestia tylko ile. A jak masz już immunitet, no to jest już znakomicie. Super sprawa, super moc Supermana. Jak będzie trzeba, to się prawo pozmienia. Człowiek wybrał, no to człowiekowi służę. Chuj tam z ludźmi, oby tylko jak najdłużej. Cieplutki stołeczek, obiecane miejsce. Nieważne z jakiej partii byle, tylko w parlamencie. Będzie dobrze, zbieram podpisy. A potem w telewizji będą po i pisy. Rządowe misy, ustaw wyżera. Jak jesteś taki głupi, no to teraz wybieraj. Ile razy widziałeś na twarzy fałsz lidera swojej partii, piękne rysował obrazy, ile razy stosował wyrazy i socjotechniczne sztuczki, niech spierdala bez urazy, ile razy wkręcali nam fazy, że to stało się w Irlandii, może w Polsce się przydarzy, ile razy zamiast serca głazy opadały nam emocje i nadzieje, wiele razy. Dlaczego ma nie udać się w Polsce? Przecież Polacy to wielki i mądry naród. Polskę też stać na swój cud gospodarczy. Musimy tylko wygrać te wybory.